nic to żadnej energii jądrowej nie chcemy mówić, tylko są, no wiecie Państwo, to jest w sumie ważne, co radio tutaj zdaje się z Czerskiej, prawda? 8, ile to już nieważne. Proszę Państwa, 10, tak, po żydowsku. To będzie tak, jak Bóg chce, bo ta linia mysia, my z góry wiemy, że nie jest w stanie uporać się z tymi problemami człowiek, organizacje polityczne, religijne, człowiek nie jest w stanie się z tym wszystkim, proszę Państwa, uporać. I dlatego potrzebny jest Armagedon, a jeszcze wcześniej wielki ucisk, aby zniszczyć religie złe, które zrobiły zamieszanie i nie wytłumaczysz na przykład takiej Krystynie Pawłowicz, że Trójca jest kłamstwem obrzydliwym. Obrzydliwe kłamstwo, Trójca. Życie pozagrobowe, dusza nieśmiertelna. To, co omawiamy, jesteśmy przecież na topie. Niech Państwo zobaczą. To jest taka, ni to przebudźcie się, ni to strażnica. Piękna broszura, i która cała mówi na temat życia pozagrobowego. Ja po prostu myślałam, że to jest strażnica i patrzę, kiedy się to skończy. A to się tutaj ten temat nie kończy, bo się rozwija. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To będziemy kontynuować to jeszcze na 5, 6, 7 części, żeby, wiecie Państwo, nie było tak, że tu jest coś opuszczone. Państwo zobaczą. Ile mamy tutaj ciekawych tematów. Czy istnieje życie po śmierci? Narodziny nauki o nieśmiertelnej duszy. Jaka to koncepcja pojawiła się w religiach wschodu? Jak ta koncepcja pojawiła się w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie? Gdzie szukać odpowiedzi? Dusza według Biblii. Dlaczego umieramy? Co się dzieje z duszą w chwili śmierci? Niezawodna nadzieja. Warto poznać prawdę o duszy. Niezwykłe perspektywy. To są tak ciekawe tematy i w żadnej książce o tym Państwo nie przeczytacie, bo czy w katechizmie, czy w książeczce jest to zmataczone. Zmataczone. Tutaj jest biblijnie, po hebrajsku, po grecku, wyjaśnione od samej podszewki, w co oni kiedyś wierzyli. Jak to było kiedyś? No bo dzisiaj rozmawiamy, że tu jakiś facet przywłaszczył sobie telefon Michałka. Proszę Państwa, no jak to się stało, że on przywłaszczył mu telefon? Od początku tak robił, dokładnie, aż w końcu ja mówię, zostaw ten telefon w domu, po co ty to bierzesz? On wziął i on mu zabrał ostatecznie, nie chcąc mu dać, no bo tamte jego telefony są popsute i pomimo że chciwy dziad ma setki w kieszeni, to pokazuje dziecku te setki. Po co ty pokazujesz? Po co to pokazujesz te setki? No, a telefon to jest jak dowód osobisty. Tam są dane osobowe, a on jeszcze dał do naprawy. No to po prostu złodziej. No, ham. I taka jest Warszawa i trzymać razem. Proszę Państwa, ja mówię, że dobrze, że ta linia mysia wchodzi, że te karty telefoniczne, numery będą wszystkie rejestrowane. Ludzie są wściekli, ale no nie ma wyjścia. Polska, że nie przyjęła Arabów, ale w Polsce jest, proszę, bo jest biedna, no to też, ale w Polsce jest spokój, że pominiły te tematy różne. Proszę Państwa, my musimy tutaj na uczciwość zwrócić uwagę, na logikę i rzetelność, że, proszę Państwa, że telefon to jest jak dowód osobisty. Tutaj są dane osobowe i tutaj nikt nie ma prawa grzebać. A on ukradł mój, to nie było wczoraj, to było przedwczoraj, to było jeszcze wcześniej. Także Państwo zobaczą, ja tutaj dyskutuję z jakimś facetem, który ma oddać telefon, komórkę, a on niby chce oddać, ale jemu ten telefon jest potrzebny. I żeby to było jasne, że to jest złodziej, że to się kradnie, że nie wolno, że to jest złodziejstwo, że telefon i dane osobowe należą do człowieka. No i teraz każdy telefon będzie rejestrowany, ale wiecie Państwo, przy okazji to wszystko w bólach idzie. Ta linia mysia już przejęła władzę. Linia mysia, no Kościół katolicki też przede wszystkim, że ten Pan Bóg, proszę Państwa, my nie jesteśmy źli. My mówimy, że nawet nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I zobaczymy, co to wyniknie z tego dalej. Ale na pewno Bóg Królestwo Boże swoje zaprowadzi. I przed Armagedonem będzie wielki ucisk, który zniszczy religię Makryny Mieczysławskiej. Wszelkie religie złe, które zamieszanie,
które kłamstwo rozsiewają. I takiemu człowiekowi nic nie powiesz, nie wytłumaczysz, bo on jest tak przestraszony, że tam po śmierci, gdzie już tam nic nie wierci, on będzie dręczony, będzie straszony, będzie podpiekany, będzie podsmażany. Nie przetłumaczysz, bo ludzie są otumanieni, ogłupieni, pomimo, że mają tytuły, docent, doktor, habilitowany, wszelkie inne tytuły, że mają. Także logika, logika, mądrość, wiecie Państwo. Nie ma żadnej trójcy, jak to mówią, jeden dodać jeden, dodać jeden, dodać jeden to jest jeden. No nie ma, tu jest trzy. Przecież Pan Bóg to może jakoś inaczej sobie wyjaśnisz, ale jeszcze matematyka tego nie wyjaśniła. Musisz być logiczny. Jeżeli tłumaczysz Słowo Boże, Biblię, to przecież wiadomo, że Biblia jest logiczna. Może o niektórych rzeczach nie wiedziałeś, że tak jak Biblia mówi, idź do mrówki leniwcze, że w Biblii są mrówki, które składają pokarm na zimę. Bo mówią uczeni, że nie. A potem odkryli, okazało się, że tak. I teraz rozpoczną się procedury administracyjne i będą znowu trwały, trwały i trwały. No i będą kosztowne przez to także. Więc moim zdaniem, jeżeli mamy reagować na zachowania niezgodne z prawem, to trzeba robić to szybko. No, niektórzy ostatnio reagują szybko i różnie to bywa. Czy pan Ignacy Morawski chciał coś dodać do tego tematu? Nie. Ten facet denerwuje mnie głowowsko. Te produkty ponad 10 lat. Co to znaczy szybko? To ma być logiczne. Czy szybko, czy nie szybko? Lepiej szybko, ale to ma być logiczne. Na 55, o to taki, bo to takie jest zgrabne dziurko do odradzenia lekcji. Pięknie. A można kolor wiedzieć? No taki beżowy. Beżowy, dobrze. Tak. Beżowy to się pisze RZ czy z kropką? Samorzec. Proszę? Samo. Samorzec, no to dobrze napisał. Dobrze. Pięknie, to też ważne, prawda? A jakie imię pani? Barbara. Pani Basiu, dziękujemy. Znaczy, w każdej chwili można dzwonić. Bardzo dziękuję. Ja może powtórzę telefon 503-992-170. Czy dobrze? Tak, tak. Dziękuję. Miłego dnia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jeszcze raz przypominam numer autobusu do naszego sanktuarium, jak dojechać. Marii Gwiazdnowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, tam Stowimow też blisko. 36 i 18. I proszę Państwa, są msze święte w zwykłe dni o 7, 12 i godzinie 18, a w niedzielę 8, 12 i 18. Oczywiście godzina 15, koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa i różne miesiące, tam na przykład listopad, październik, czerwiec, maj, są nabożeństwa o godzinie pół godziny przed mszą świętą, o godzinie 18. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II. Nowenna do świętego Jana Pawła II jest o godzinie 17.30, a rano po mszy świętej o 7.00 taka skrócona. Proszę uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Proszę oddać sobie nawóz naturalny. Proszę? Nawóz naturalny oddać na działki. Nawóz naturalny, dobrze. Tak? Chrystiastowie. Wie pani co, jakoś tak bardzo słowo słyszę, nie wiem, czy ten telefon, czy... W Piastowie to jest. Gdzie? W Piastu. W Piastowie, tak? Tak. Dobrze, Piastu. Tak. I... Telefon 513. 513. 728. 728. 501. 501. A można imię? Kasia. Pani Katarzyna, tak? Tak. Dobrze, dziękuję Pani Katarzynie. Wszystkiego dobrze. No, wszystko. Tak. Proszę Państwa, tak i za chwileczkę wiadomości. Kto to będzie? Chyba Pani Justyna, prawda? Pani Justyna, pięknie, bardzo, bardzo.
dobry człowiek i dobry redaktor. I bardzo dobra absolwentka nasza kiedyś. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, teraz już życzę i posiądzę się do mnie. Słucham panią redaktor Justynę Kędrę. Część bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej zamierza zwrócić się do prezydenta Andrzeja Dudy o nieprzeprowadzenie ekshumacji ciał. Jak podaje jeden z portali, chcą oni skierować list do szefa Polskiego Państwa w sprawie planowanych przez prokuraturę ekshumacji. Inicjatorem listu jest m.in. Paweł Deresz, wdowiec po świętej pamięci Jolancie Szymanek-Deresz, która zginęła pod Smoleńskiem. Europoseł PiSu Beata Gosiewska, wdowa po świętej pamięci wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, mówi, że dla spokoju wielu rodzin należałoby przeprowadzić ekshumację. Wiele rodzin ma informacje o tym, że ciała ich bliskich mogą być w innych grobach. Myślę, że dla spokoju żyjących, dla jakiegoś przyzwoitego śledztwa, jeżeli prokuratura tak zdecyduje, a prokuratura ma pełny materiał dowodowy, należy te czynności przeprowadzić. O konieczności ponownego zbadania ciał ofiar katastrofy mówił rodzinom prokurator Marek Pasionek, który nadzoruje smoleńskie śledztwo. Wydobycie ciał jest możliwe dopiero od połowy października do połowy kwietnia, tak stanowi polskie prawo. W związku z tym pierwsze czynności mogłyby ruszyć dopiero jesienią. 500 000 000 zł z podatku VAT wyłudził gang, którego szefa zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Grupa przestępcza przez 5 lat miała sprowadzać olej napędowy z Niemiec i w Polsce sprzedawać go, nie odprowadzając podatku VAT. W sprawę zaangażowane były firmy słupy rozmieszczone na terenie całego kraju. Grupa wyłudziła w ten sposób 500 000 000 zł, z czego wyparła 400 000 000 zł. Oprócz przywódcy gangu policja zatrzymała jeszcze jedną osobę. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej prania pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe. Ponadto szefowi gangu zarzuca się kierowanie grupą o charakterze przestępczym. Sprawą zajmuje się gdański oddział Centralnego Biura Śledczego Policji i tamtejsza prokuratura. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano w sumie 34 osoby, którym przedstawiono 106 zarzutów. Na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej kierownictwo MON-u przedstawi informacje na temat realizacji głównych programów modernizacji technicznych Sił Zbrojnych w 2016 roku. Wnioskowali o to posłowie Platformy Obywatelskiej, a chodzi w szczególności o zakres systemu obrony powietrznej i programu pozyskania śmigłowców wsparcia bojowego, mówi Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Pan minister Kownacki, szefem Inspektoratu Uzbrojenia, będzie udzielał informacji, będzie odpowiadał na pytania posłów. Oczekujemy tego z zainteresowaniem, ponieważ przez wiele lat nic się nie działo. W tej chwili wiadomo, że trwają bardzo intensywne negocjacje, rozmowy z potencjalnymi dostawcami. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat Ministerstwo Obrony Narodowej, obecne pod kierownictwem pana ministra Macierewicza, zdecydowanie przyspieszyło i już widać efekty dotyczące zamówień tych najbardziej skomplikowanych programów złożonych, no i oczywiście najdroższych. Posłowie zostaną z tym zapoznani. Posłowie chcą się dowiedzieć, w którym kierunku MON poprowadzi największą i najdroższe zakupy Wojska Polskiego. Korea Północna wystrzeliła dziś 3 pociski balistyczne, poinformowała w Seulu jedna z agencji, powołując się na południowo-koreańską armię. Pociski prawdopodobnie zmodernizowane wersje rosyjskich rakiet typu Skut o zasięgu około 600 km wystrzelono z północnej części kraju w kierunku Morza Japońskiego. Przed tygodniem Korea Północna zagroziła Stanom Zjednoczonym i Korei Południowej fizyczną odpowiedzią na kroki mające na celu rozmieszczenie na Półwyspie Koreańskim zaawansowanego amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej THAAD. Pjongjang kontynuuje próby z rakietami balistycznymi mimo przyjętej 2 marca przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji, która zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej. Rezolucja ta była odpowiedzią na przeprowadzoną przez ten kraj 6 stycznia kolejny test z bronią nuklearną. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, 20-21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie, wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
10:05 i zapraszamy dzieci już teraz, a potem zagadki, rozmowy zapraszamy. To będzie trwało gdzieś ta edycja. Patrzę się właśnie. No, gdzieś 13 minut, po 13 minutach rozmawiamy. Tatuaże albo kobiety, które... No dobrze, po kolei, może nie uprzedzajmy wypadków. Cofamy się do IX wieku, do Andaluzji. No, na pewno sytuacja kobiet była tam odmienna niż w dzisiejszym świecie, w tym świecie muzułmańskim, chociaż akurat w Andaluz, czyli w muzułmańskiej Hiszpanii, najprawdopodobniej normy obyczajowe dotyczące kobiet i tak były luźniejsze, można powiedzieć, niż miało to miejsce na Bliskim Wschodzie i Środkowym Wschodzie. Trudno powiedzieć, dlaczego tak było. I my w sumie wnosimy to często ze źródeł, które nam jakby dostarczają informacje nie wprost. Na przykład w Al-Andalus mamy więcej poetek zaświadczonych, które działały, pisały, tworzyły. O czym pisały? Na ogół jakby trzymały się konwencji literackich, które były bardzo silne w klasycznej literaturze arabskiej. Więc to są tak zwane kasydy, czyli poematy celowe, jak to mówi teoria klasycznej literatury arabskiej. Miłosne na ogół. Trzeba pamiętać, że literatura muzułmańska ma jeden archetyp poetki i to jest Hansa. Taka poetka z czasów proroka Mahometa, która pisze dużo elegii, która opłakuje braci, opłakuje synów poległych w jakichś konfliktach, czy to plemiennych, czy jakby w wojnach domowych rozrywających to pierwsze państwo muzułmańskie. I ona jakby jest taką... dostarcza takiego wzorca roli dla poetki w świecie muzułmańskim. Jak się chce pochwalić zwyczajowo, jak jakiś antologista na przykład chwali poetkę z Hiszpanii, to zawsze ona musi być Hansą Zachodu. To jest jakby zwyczajowo nadawany tytuł. Natomiast to jest na ogół jakaś poezja miłosna, liryczna. I tutaj nie ma chyba, specjalnie się to nie wyróżnia na tle literatury tworzonej przez mężczyzn akurat, ale tych poetek jest więcej. Natomiast mówiłem o tym, że nam o tym dostarczają źródła informacji nie wprost, bo właśnie my jesteśmy w stanie to po antologiach zaobserwować. W blisko wschodnich prawie kobiet nie ma, natomiast w zachodnich trochę jest. Natomiast no, mamy, zwłaszcza w IX wieku, całe antologie odnoszące się, antologie tym razem hadisów, czyli tradycji proroka Mahometa, odnoszące się, taką jedną antologię poświęconą kobietom, mamy jedną właśnie. Natomiast inne zawierają stosunkowo dużo różnych przepisów, uregulowań, zaleceń dotyczących życia kobiet. Natomiast trudno powiedzieć, jak to, w jakim stopniu to było stosowane. Rozumiem, że w różnych momentach osoby, którym wiara czysta jest droga, wyglądają różnych znaków odstępstw i zepsucia. Tak. Ja może tak w ogóle trochę przeniosłem się mentalnie, do, myśląc o tej Andaluzji, przeniosłem się do takiego filmu Konopielka. Tam na drodze jeden z mieszkańców wsi spotkał takiego dziada, który wędruje. Ten dziad mówi: do czego to idzie? Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili. No i oni tak samo mówią w radiu TOK FM, zamiast matematyka, to matematyka, zamiast polityka, to polityka.
znaki, zamiast fizyka, ta fizyka. No i Żydzi to zawsze mówią po żydowsku, czyli odwrotnie. Proroka Mahometa się w ogóle nazywa Kitab Ashratus Saa, czyli księga warunków ostatniej godziny, które muszą zajść, zanim ta ostatnia godzina właśnie nie nastąpi. Tutaj jest pewien problem. Ja jestem o to często pytany przez, na różnych kongresach czy na wykładach, których udzielam, bo ja trochę pracowałem już nad tą literaturą eschatologiczną andaluzyjską. Dla kogo to było pisane? Kto to miał czytać i czy to odzwierciedla jakiś ogólny strach w społeczeństwie przed końcem świata? Czy to są obsesje tylko znawców tradycji proroka Mahometa, którzy się tego bali? Nie wiadomo. Znaczy, ja jestem po tych kilku latach zwolennikiem tezy, że w IX wieku, zwłaszcza w Hiszpanii, była ogólnie atmosfera eschatologiczna, zarówno także chrześcijańskim, dziad na dziad, na dziadu w Warszawie. Co okrada, co mataczy, co wysysa, gościa okrada. To musi być odwrotnie, po polsku właśnie. Gość w dom, Bóg w dom. A tutaj u tych Żydów to byłem na premierze w Teatrze Żydowskim, który teraz potwarł. Diabelska gospoda. Była taka rodzina, która okradała, wysysała i potem musieli krwią podpisać cyrograf diabłu, że oddać duszę i oddać majątek. Które były albo w społeczeństwie, albo w kręgach intelektualnych. Bo chodzi o Ibn Habiba, który był dość wpływowym prawnikiem, miał znaczne wpływy na dworze umajjackim w Kordobie. No i teraz nie wiadomo, czy to było podzielane przez ogólnie elity, przez prawników, czy to była jego jakaś idea fix. Siedział sobie i pisał dzienniczki tak. Ucznia. Tak. Natomiast rzeczywiście jedną z jego antologii jest Kitab Adabun Nisa, czyli takie księga dobrego prowadzenia się kobiet, księga dobrego adab, to jest takie dobre wychowanie, wyrafinowanie czasami, tutaj jest takie dobre prowadzenie się, dobre wychowanie kobiet w takim najprostszym sensie. Gdzie on stara się rzeczywiście dać jakiś taki ogólny obraz tego, jak powinna się zachowywać kobieta, przy czym jest to nieco podszyte rzeczywiście eschatologicznymi strachami. Akurat może to nie, czy może ta antologia kobieca mniej, ale tą eschatologię widać. No ale wierzą teraz w tę duszę nieśmiertelną, w piekło, w przypiekanie, w mękach niekończących się. Dziady wierzą. No, żeby znali prawdę, to chociażby człowiek był dobry. A tak, to jak nie zna prawdy, to i nigdy nie będzie też dobry, bo na pokaz, ze strachu, pod pretekstem, pod pozorem, no to więc masz groby pobielane. Czyli tych rzeczy, które są zabronione w islamie, które gdyby sprawiają, że... które zostały wprowadzone po proroku, bez żadnej sankcji, czy to koranicznej, czy sankcji proroka, i to ma psuć religię ogólnie. Zarówno Ibn Habib, jak ten jego już on żyje na przełomie IX i X wieku, właśnie ma się wrażenie, że oni to kompilują po to, żeby powiedzieć, jak powinno być, i ostrzec przed tym, co się stanie, jak się od tego odejdzie. To jest jakby taka desperacka próba ocalenia prawdziwej religii. No i jednym z tematów, które interesuje Ibn Habiba, są rzeczywiście kobiety, bo to ta antologia jego kobieca jest jedną z obszerniejszych. Ona reguluje w dużej mierze etykę małżeńską i seksualną, ale także sposób ubierania się, sposób funkcjonowania przez kobiety w społeczeństwie, zabronione praktyki upiększające i tym podobne rzeczy. Tatuaże na przykład. Na przykład. Chociaż z tymi tatuażami jest rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa, bo rzeczywiście i tatuaż, i spiłowywanie zębów jest zabronione, i to jest zazwyczaj taka triada rzeczy, tam często funkcjonuje. Henna jeszcze, zdaje się, tak? Henna to... na ogół jeszcze dopuszczano, ale rzeczywiście niektórzy patrzą krzywo. Henna jeszcze czasami uchodzi, bo tak
triada rzeczy to jest na ogół sztuczne przedłużanie włosów. I zdaje się, są też różnice zdań co do tego sztucznego przedłużania włosów. Tak, niektórzy mówią, że włosami naturalnymi nie, a wełną ewentualnie tak. Tak. Właśnie Habib daje chyba dwa, o ile dobrze pamiętam, hadisy na ten temat. I jeden zawiera doprecyzowanie, że wełną czy czymś sztucznym można, włosami naturalnymi nie. Czyli zęby, włosy i tatuaże. Tak. Wydaje mi się, że to raczej chodzi o to, że... Gdybyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Nic tu, proszę, tatuażami nie kręcić, ani zębami, ani włosami, bo to nic nie da. Grzech jest jeden, grzechem. Bo zarówno tatuaże, jak i spiłowywanie zębów były znane w dżahilii. Jak się piłuje zęby? Znaczy wiem, jak się piłuje zęby, ale co, o co chodzi, żeby mieć takie... Żeby mieć takie bardziej trójkątne. To jeden z kolegów mi kiedyś mówił, że to jest do dzisiaj znane w Indonezji. Tam rzeczywiście w społeczeństwach plemiennych jest taka praktyka. I w dżahilii to najprawdopodobniej istniało właśnie. To jest estetyczna kwestia, czy to jest kwestia tego, że nie wiem, lepiej się... atakuje mięso, nie, albo nie, to jest raczej estetyczna. A przynajmniej tak występuje w tych hadisach. To jest w grupach tradycji odnoszących się do wyglądu, ubrania i tak dalej. Czyli nie piłujemy zęby. Kobiety, które mają spiłowane zęby, przedłużone włosy i tatuaże, to znak, że za chwilę jakiś koniec świata nastąpi, bo to już po prostu jest tak źle, że gorzej być nie może. Tak, no jest masa takich rzeczy, nie tylko odnoszących się do kobiet, no, chociaż rzeczywiście kobiety często występują jako taki papierek lakmusowy tego, kiedy nastąpi koniec świata. I to nie chodzi o jakieś ekscesy seksualne, ale to też często występuje, jak pan redaktor zresztą widział w tym moim artykule. Ale na przykład jeden hadis bardziej, powiedzmy, neutralny jest taki, że koniec świata nastąpi wtedy, kiedy kobieta będzie w stanie przejechać na osiołku przez trzy kraje... No już w czerwcu miał być koniec świata, według tego łysego, Jackowskiego. To taki... Nawet w XXI wieku. Obraz rządów idealnych, prawda? Takiego... milenium szczęśliwości, tym razem, które ma poprzedzić sam koniec świata, ale na przykład, kiedy kobiety będą partnerami mężów w interesach, czy w jakimś handlu, czy działalności gospodarczej, to też jest jeden z często przywoływanych znaków końca świata, tak. O innych znakach końca świata, bo na razie koniec tej pierwszej części naszej rozmowy, inne znaki końca świata po informacjach Radia Tok FM. Dr Mateusz Wilk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut, o godzinie 10:20, po informacjach wracamy. Reklama. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemolan. 523-55. Dla dzieci z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowo 56 i telefonia w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200. I jeszcze może z zagranicy, zobaczymy, może ktoś słucha nas w tej chwili, czy słucha, to może nie wątpi, ale może zatelefonuje, prawda? 655-23-33 albo 655-23-66. Kierunkowe do Polski 48, do Polski do Torunia 56. I ja może najpierw podam zagadkę i wtedy wybieracie. Tak. Gdzie kardynałowie wybierają papieża? W Kościele Mariackim w Krakowie, to jest A, B, w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, C, na Wyspie Wielkanocnej. A więc A, w Kościele Mariackim w Krakowie, B, w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, C, na Wyspie Wielkanocnej. Gdzie wybierają papieża kardynałowie? No ciekawie jestem, to nie jest takie proste pytanie, tak. Proszę bardzo, słuchamy teraz, czekamy, tak. Czekam na telefon. Dzień dobry.
Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto mówi skąd? Dorota. Dorotko. A więc który? A, B czy C? B. B. Bardzo dobrze. Pięknie. A więc kardynałowie wybierają papieża w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Prawda? A nie w Krakowie, w Kościele Mariackim, ani nie na Wyspie Wielkanocnej. Bardzo dobrze. Gratuluję. Dorotko, ile masz lat? 7. 7 lat. I skąd telefonujesz? Z Rzezawy. Z Rzezawy? Tak? To, tak. To jest gdzieś koło Tarnowa, tak? Koło Bochni. Koło Bochni, no to tak. To bardzo pięknie, diecezja tarnowska. I kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadzia, Radio Maria i telewizję. No i bardzo fajne dziecko, bardzo dziękujemy. Muzyczną odpowiada jedna z czołowych współczesnych kompozytorek, Olga Neuwirth. Reżyserka przyznaje, że praca nad spektaklem była dużym wyzwaniem. Co zrobić, żeby nie zrobić karykatury filmu, tylko w taki sposób przedłużyć, można powiedzieć, ten szalony gest, który wykonała kompozytorka. I ja to nazywam rodzajem profanacji, ponieważ podjęcie się zrobienia bardzo osobistego i skomplikowanego i pełnego dzieła muzycznego, ale odrębnego dzieła na podstawie filmu Lyncha, który jest kultowy, czyli można powiedzieć, że w pewien sposób uświęcony, można określić właśnie jako profanację. Zagubioną autostradę możemy zobaczyć w Narodowym Forum Muzyki 21 i 23 lipca. Krasik trzykrotnie w Cieszanowie. Podczas Rock Festiwalu odbędzie się ostatni koncert KNŻ z udziałem specjalnych gości, ale to będzie dopiero początek jego obecności na scenie, zapowiada Artur Tylmanowski, kurator programowy festiwalu w Cieszanowie. Drugi dzień festiwalu na scenie głównej. Zespół Kult gra. Pierwszy raz w historii okazało się płyty Tata Kazika 1 i Tata Kazika 2. Niedziela. Najnowszy romans Kazika, czyli zespół Kazik i kwartet Proforma, zostaną zupełnie przedpremierowo zagrane utwory z nadchodzącej płyty Tata Kazika 3. Rock Festival w podkarpackim Cieszanowie rozpoczyna się 18 sierpnia. Mamy dla Państwa karnety na to wydarzenie. Czekam na maile kultura@tok.fm. Absurdalna przemoc, niskobudżetowe, krwawe efekty specjalne i dużo czarnego humoru. W Lublinie trwa 9. edycja przeglądu kina klasy B. Najlepsze z najgorszych składa hołd horrorom. Dziś wieczorem w programie Reanimator z 1985 roku, a jutro Uliczny chłam. Każdy pokaz jest poprzedzony krótką prelekcją. Miejsce Wirydarz, Centrum Kultury w Lublinie. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Najwięcej słońca dziś w okolicach Trójmiasta, tam i na Dolnym Śląsku nie powinno padać. Poza tym znowu pochmurno z przelotnym deszczem. Na termometrach w ciągu dnia 20 stopni w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie i Toruniu, 21 w Warszawie, Trójmieście i Poznaniu, 22 w Szczecinie, 23 w Gorzowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Mateusz Wilk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Hiszpania, IX wiek, Al-Andalus, Andaluzja. I szukamy oznak końca świata, potencjalny oczywiście, potencjalnego. Tak, no to się nie, zresztą to się oczywiście nie ogranicza tylko do kobiet. Mężczyźni też są na cenzurowanym. Są na przykład hadisy, które mówią, że kiedy mężczyźni zaczną nosić długie włosy, kiedy mężczyźni zaczną się perfumować. Ale też bardzo dużo jakby takich oznak czysto w sferze religijnej. Na przykład mnie zawsze intrygował hadis, kiedy Koran będzie śpiewany. Bo oczywiście tu jest problem z muzyką cały. Muzyka nigdy nie jest dobrze widziana w hadisach. Mam nadzieję, że oni, znaczy wrażenie, że oni drwią troszeczkę, wiesz. Ta'arich, tym razem, czyli nieśpiewany. Edytor tłumaczy historię. Niech za dużo lepiej nie mówi. Niech za dużo nie mówi.
jakaś rachuba czasu. Ja tutaj o tych Arabach nie mówię, ja mówię pozytywnie, ja mówię, że to jest religia dobra, ale to nie jest tylko religii kwestia, to nie jest tylko religijna kwestia. Wiemy o tym, prawda? No. Jak będziemy się tak podszywać pod mormonów amerykańskich tutaj w Polsce, to tylko Polacy się błaźnią, bo gdzie im do mormonów, jak oni nawet Biblię do śmietnika wyrzucają, to co oni będą robić z Księgą Mormona, jakby to trzeba było czytać, no to by nie było czasu na Bibliotekę Narodową, nie byłoby czasu na Bibliotekę Uniwersytecką, na książki, tony książek z Pałacu Kultury Stalina i Lenina czytanie, na to nie byłoby czasu. Niech tu nie kradnie. Po skręceniu Iblisa, czyli szatana do piekieł, Bóg mówi do szatana, że Bóg będzie miał własną religię. A ten szatan to ciebie dawno okręcił na paluszki swoje. Tak, i szatan pyta o różne rzeczy. A kto będzie, a co będzie moim meczetem? I Bóg odpowiada, łaźnia. A co będzie moim muezzinem, kto będzie nawoływał do tego meczetu? Flet i bębenek, to właśnie a propos muzyki. A kto będzie łowił? Dosłownie tam jest, zdaje się, kto będzie sieciami kobiety. Więc tu jakby jest pewien splot tych wszystkich. To wszystko się koncentruje wokół de facto dosyć ograniczonego zestawu tematów. Natomiast z tym śpiewanym Koranem zawsze mnie intrygowało, co to jest. Co prawda jest jeden artykuł na temat tego, ale nie do końca mnie przekonują konkluzje. 8 i 9 wiek to jest moment, kiedy się ustalają sposoby recytacji koranicznej. Istnieje kilka szkół tego, już wtedy mamy to poświadczone w źródłach. I coś, co my nazywamy dzisiaj recytacją koraniczną, to niewprawnemu uchu to się kojarzy ze śpiewem właśnie. I może to się nie podobało. Może nie podobał się ten sposób jakby podejścia do tekstu koranicznego, rzeczywiście na melodie pewne i takie... Czekam, melodeklamacja. Tak. Może po prostu to był jakiś głos konserwatystów, którym się nie podobała nowa forma recytacji Koranu. Dlatego, że temat był o tyle śliski, że po pierwsze to jest muzyka, a po drugie upodabniamy się, jeżeli zaczynamy śpiewać Koran do chrześcijan, którzy śpiewają psalmy i tak dalej, i to jest uważane za wynaturzenie religii. Zresztą w ogóle kilka rzeczy, jeśli chodzi o liturgię chrześcijańską, jest krytykowanych w tych tekstach, zwłaszcza publiczne pogrzeby z dzwonami czy właśnie śpiewami, bo to kondukt musi przejść przez miasto i pogrzebać, i to jest coś, co muzułmanów gorszy. Na ogół, bo często pogrzeby muzułmańskie odbywają się w nocy. Wiele jest zaleceń co do tego, jak pogrzeb przeprowadzać. Na przykład Aisza tam zabrania niesienia pochodni przed marami, czy do czego się zresztą nie zastosowano, jak nam mówią autorzy źródeł. Ale właśnie, a propos kobiet. Ibn Habib i z nim wielu innych, to jest akurat hadis, który się powtarza bardzo często, bo każda większa kompilacja hadisów, już nie tylko opętanych końcem świata Ibn Habib, tylko wszystkie większe kompilacje mają Kitabul Janais, czyli Księgę Pogrzebów, czyli hadisów oczywiście odnoszących się do tego, i tam się bardzo często powtarza hadis, że są trzy rodzaje kobiet najbardziej znienawidzonych przez Boga. Prostytutka, kobieta nieposłuszna mężowi i płaczka pogrzebowa. To jest coś, co na wielu poziomach po prostu nie współgra z wrażliwością muzułmańską, a ponieważ te hadisy się bardzo często powtarzają i jak mamy opisy pogrzebów władców, to chyba jednak popyt na usługi płaczek zawodowych, które rozdzierały szaty, które właśnie zawodziły, niesłab. I widać, że cały czas ten temat powraca, czyli cały czas jest potrzeba zakazywania tego, bo po pierwsze właśnie nie podoba się bardzo publiczny, bardzo ostentacyjny pogrzeb. To jest coś, pierwsza rzecz, która nie współgra. Druga rzecz to jest pewna, powiedziałbym, że ostentacyjna obecność kobiety w sferze publicznej. Nawet jeśli to brzmi groteskowo w odniesieniu do płaczki pogrzebowej, to o to chodzi.
Ona się zachowuje głośno, zamiast najlepiej to siedzieć w domu, bo tu jest cały zespół w tej antologii Ibn Habiba rozważań na temat tego, czy kobieta w ogóle powinna się modlić w meczecie. To jest ciekawy przykład, czy czasem nie powinna w domu. A tutaj nie dość, że kobieta uczestniczy w pogrzebie, to jeszcze jest najgłośniejsza i skupia przykuwa na siebie. Tak, przykuwa uwagę i oczywiście może kusić, może wodzić na pokuszenie resztę uczestników. A poza tym, jak dowodzi Leor Halevi w takiej książce Muhammad's Grave, właśnie to jest chyba najbardziej pełne opracowanie tych zwyczajów pogrzebowych, w ogóle etyka kobieca w odniesieniu do śmierci była zupełnie inna. Żona jednego z towarzyszy proroka, już nie pamiętam w tej chwili którego, on tam podaje przykład, że jakimś umarł syn, mały, jakiś kilkulatek, to ona w ogóle nie daje nic po sobie poznać, perfumuje się właśnie, podejmuje wracającego męża jakimś wystawnym posiłkiem i w ogóle żyje spokojnie, dopiero dwa dni później mu mówi, nie pokazując żadnego smutku. I to jest uważane za zachowanie, które przystoi kobiecie. No a poza tym... Mam nadzieję, że nie przedłużają włosów. No nic nam o tym źródło nie mówi, jeśli już to może wełna by uszła. No dobrze, ale ja tu widzę taką sprzeczność, panie doktorze, pewną, no bo rozumiem, że takim idealną przestrzenią dla kobiety jest dom. Najlepiej, żeby ona tam siedziała, modliła się i zajmowała się tym, czym się zajmuje. No ale takie siedzenie w domu ogranicza aktywność fizyczną. Mhm. A aktywność fizyczna może doprowadzić do... Dobra. No, kilku kilogramów więcej. Czy brak tej aktywności? Czy brak, czy za dużo? No, a te kilku dziadek z butelką więcej, biegał kobiety, dzisiaj. To jest kolejna oznaka staruszek. Końca, zbliżającego się końca świata. Tak. No, tego szczerze mówiąc ja do końca nie rozumiem. O co chodzi z otyłością kobiet w tych andaluzyjskich antologiach? Bo ja tego nigdzie indziej nie widziałem. Ten motyw się pojawia u Ibn Habiba i właśnie u tego pokolenie późniejszego Ibn Waddaha. Może nie o pokolenie, ale jednak trochę młodszego. Przepraszam. Jest rzeczywiście taka triada kolejna objawów, które już niechybnie mają doprowadzić do końca świata. I to są otyłość kobiet. Nie ma końca świata. I ekshumacja z grobów, ekshumacja zmarłych. To zresztą kiełkuje na takim bardzo popularnym hadisie, czy na bardzo popularnej takiej strategii, którą widać w hadisie, że ta wspólnota, czyli muzułmanie, powtórzy wszystkie błędy wspólnot poprzednich. To jest jakby idea, która się tam często gdzieś przewija. Kilka jest innych rzeczy, że na przykład ta wspólnota, to prorok oczywiście mówi, czy moja wspólnota, podzieli się i tutaj należy wstawić jakąś dużą liczbę, na ogół występuje 72, ale często 100 czy inne, na 72 sekty czy 73 i tylko jedna będzie miała rację z tych sekt, a wszystkie inne popadną w błąd i herezję. I tutaj jak używa słowa sekty, takie to już jest obraźliwe. Jak używa sekty, to już chce się wybielić, a to, co on chce wybielić, to nie wiadomo, co on chce wybielić, bo prawdopodobnie w nic nie wierzy. No to też kupa śmiechu, prawda? No. Czyli właśnie otyłość kobiet, praktyki lesbijskie i ekshumacje z grobów. I to na ogół jest bez komentarza pozostawione. To jest uważane, że mieszać ekshumacji z lesbijkami, bo tutaj są poważne sprawy. Oddzielać ziarno od chleb, ale Żydom to się mieszało kabałę, wiesz, na wierzch, a drugie przykazania, prawo Boże, znieśli. Przyjdą tacy, którzy będą usiłowali znieść prawo, zlikwidować prawo. Co Boże. A ustanowić własne. I to właśnie Jezus mówił, że dla nauki waszej, dla praktyk waszych, zlekceważyliście prawo Boże. Mówi, że utuczyliście ją sałikiem.
Sałik to jest taka dosyć treściwa potrawa, coś różnie to się w źródłach opisuje, czy w słownikach klasycznych, ale na ogół tam są jakieś zboża, miód, słodkie zboża. Mnie się to jakoś z kutią skojarzyło, jak przeczytałem jeden opis, ale to może być, to różnie jest definiowane. Zresztą w świecie arabskim często do różnych potraw odnosi się to samo słowo w zależności od regionu, ale to jest coś ciężkiego i słodkiego, więc otoczyliście ją sałikiem i odmówiła, znaczy nie zgodziła się na odmówienie modlitwy nad tym dzieckiem. I właśnie tam są różne dziwne rozważania później, że otyłość kobiet prowadzi do gruźlicy i tym podobne rzeczy. Natomiast jest to na ogół pozostawione bez komentarza i występuje tylko w literaturze, jakby w hadisie z Al-Andalus. No to jest ciekawe, no bo co miałoby przed tym bronić? Czy właśnie aktywność, czy też dieta? Raczej dieta w kontekście tego, że rodzice utuczyli dziecko, bo jeśli chodzi o aktywność kobiet, to ona oczywiście w sferze publicznej jest całkowicie zabroniona, oczywiście teoretycznie, bo nawet mamy władczynie w świecie arabskim, to się nie zdarza często, ale istnieją. Natomiast, chociaż one często działają za pośrednictwem jakichś swoich załóżników, no ale nie można powiedzieć, że w ogóle nie ma kobiet w sferze publicznej, a w czasach proroka to w ogóle jest dosyć zawikłana kwestia. Natomiast w tych hadisach, które pozostają teorią w dużej mierze, jest cały problem, czy kobieta w ogóle powinna się modlić w meczecie. I do tego wątku między innymi powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Doktor Mateusz Wilk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, jest Państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut o godzinie 10:40. Po informacjach wracamy do programu OFF Czarek. Także widzicie Państwo, takie dyskusje, takie rozmowy, to są bardzo ciekawe. Takie dyskusje, takie rozmowy to uczą z tego, coś wynika, że człowiek nie jest ciemny. Po co mają mówić o Polakach, że Polacy to i po szkodzie są głupi? Proszę Państwa, Państwo słyszeliście tutaj przykładowo, dzisiaj, rozmowy. Ja rozmawiam, ja to w ogóle wstałam, ja to muszę napić się kawy, herbaty zjeść, potem zresztą i nagrywam, i audycje są dla radia, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, zresztą komentarze są dalej w wielu stacjach radiowych, komentarze są dalej, a to tu, a to tam, ale ja rano to nie lubię tak gadać. No ale tutaj trzeba było mu powiedzieć, temu facetowi, że telefon komórkowy, gdy się zabiera dziecku, to jest jedno przestępstwo, złodziejstwo, kradzież. A co tam dalej? A co tam potem? No to widać z głosu, widać ze wszystkiego, że facet już stary, że facet jeszcze przed śmiercią, to wiecie Państwo, starzy to zbierają przed śmiercią. To igra. Ja znam Mareczka. On kufereczki, pudełeczka. Ja mówię, po co ty te karty telefonu gromadzisz, skoro za parę lat co innego będzie. CD już też prawie idzie won. To idzie won, to jest nieaktualne, to jest niepotrzebne. On gromadzi, ma tu 3 schowki, tam jest i na górze schowek, i w piwnicy, i w domu, i pochowane, po szuflach. Ja mówię, coś niesamowitego, chciwy, pazerny. Dlaczego człowiek jest jak dziki koń, który nie zatrzyma się? Państwo zobaczą, że ta pieśń Życie jest marnością zrobiła normalnie furorę. A ty jesteś jak dziki koń, nigdy nie zatrzymasz się, bo lecisz dalej, bo ci mało, bo ci mało, bo ci mało. I to jest taka pieśń, która nikogo nie obraża, tylko że poucza, że ci mało, mało. Ogólnie ci, prawda? Jesteśmy dla was. I tych reklam, i mało, i mało. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Taką broszurę niech Państwo sobie zdobędą i jesteście jak para, Pismo Święte mówi. Tu jest jak motyl, prawda? Motyl się cieszy, że krótko żyje i on nawet nie myśli, że umrze. Do niczego jest to mu ta wiedza, że on umrze, potrzebna. On umrze. Człowiek długo żyje, człowiek ma intelekt, może wykorzystać. A co tam dalej jest, no to przecież po co to w ogóle
zaczęli mówić o tym, co tam dalej jest. Nic nie ma. Bóg powiedział, zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. Mot, mot. Hebrajskie słowo. Dwa razy użyte. Na pewno umrzesz, tłumaczą więc nie pisarze, tylko tłumacze biblijni. Na pewno umrzesz. Niechybnie umrzesz. Państwo zobaczą, żebyśmy my tego typu rzeczy rozpatrywali. Słowa hebrajskie, greckie, Biblię, to byśmy doszli do tego, czy istnieje życie pozagrobowe, czy nie. Wiadomo, że nie, ale byśmy to pięknie rozstrzygnęli. Będziemy tutaj to omawiać. Dzisiaj znowu nie damy sobie rady, bo nie ma czasu. Państwo zobaczą, w takiej jednej broszurze tego jest aż tak dużo, że księgi wielkie nie pomieszczą tego czytania. Ksiąg nie ma końca, powiedział Salomon. Członkowie rządu, prezydent, wojewodowie, posłowie i senatorowie mają dostać podwyżki. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy przygotowanej przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zwiększa wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie. Główną przyczyną zmian mają być problemy w znalezieniu specjalistów w ministerstwach na szczeblach podsekretarzy stanu. A skoro ci mają dostać podwyżki, to odpowiednio dostaną je także ich przełożeni. Wiceministrowie dostaną 4000 zł więcej, ministrowie 5. Pensja premiera i marszałka Sejmu wzrośnie o około 8000 zł. Nowość to też stałe wynagrodzenie dla pierwszej damy. Słuchasz informacji TOK FM. Brytyjski program odstraszania nuklearnego Trident został przedłużony. Zdecydował o tym parlament w Londynie. Na system Trident składają się 4 okręty podwodne, na pokładzie których umieszczonych jest po 40 głowic nuklearnych. Każda o mocy 8 razy większej od tej, która spadła na Hiroshimę i o zasięgu 12 tysięcy kilometrów. Każdorazowo przynajmniej jedna z łodzi jest na patrolu gdzieś na świecie. Stanowi realną groźbę odpowiedzi nuklearnej w razie ataku na Wielką Brytanię, nawet jeśli tradycyjna armia zostanie pokonana. Wielka Brytania to jedno z 9 państw na świecie, które mają arsenał broni jądrowej. Na początku sierpnia w Szczecinie ma ruszyć rozbudowany system roweru miejskiego. Po rozbudowie stacje rowerów znajdą się również na Prawobrzeżu. Do tej pory ich tam nie było. W sumie ma zostać uruchomionych 45 nowych stacji i przekazać mieszkańcom prawie 350 rowerów. W zeszłym roku mieszkańcy wypożyczali miejskie rowery w Szczecinie ponad 500 000 razy. Kolejne informacje Radia TOK FM o 11:00. W nich Senat. Połączone senackie komisje będą dalej rozpatrywać poprawki do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 9 propozycji złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska chce odrzucenia ustawy w całości. Więcej za niespełna 20 minut. Zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego. Pogoda. Chmury dziś niemal nad całą Polską. Nieco więcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, krańcach zachodnich i w Trójmieście. A termometry pokażą 20 stopni w Krakowie, Łodzi, Katowicach, Częstochowie, Lublinie i Toruniu. 21 w Warszawie, Gdyni i Wrocławiu. 22 w Szczecinie, 23 stopnie w Gorzowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Mateusz Wilk, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. No właśnie, czy kobiety powinny modlić się w meczecie? No właśnie, to jest jeden z problemów. No ale problemy mają, widzisz? Ibn Habibowi i może też innym specjalistom od tradycji. No bo łatwo powiedzieć, że w ogóle nie powinny wychodzić z domu. I są takie hadisy, Ibn Habib przytacza, że każdym krokiem, który kobieta czyni poza domem, buduje sobie dom z ognia. Dom z ognia. Czyli w piekle oczywiście. Przeżyć na zimę. Nie, nie. I, no ale tutaj chodzi o modlitwę w meczecie, czyli to nie można powiedzieć, że to jest w złym celu, niezbożnym i tak dalej. Ale i z tym sobie tradycjoniści radzą. Mianowicie jest taka tradycja o umarze, w której dochodzi do sytuacji wręcz bardzo groteskowych. No, z jednej Omar jest takim, w sunnizmie oczywiście, w szyizmie absolutnie nie, ale jest takim władcą modelowym i w pewnym sensie też modelowym ojcem rodziny. Dużo tych tradycji o rodzinie powołuje się na autorytet rodziny Omara właśnie, drugiego kalifa w pierwszym państwie muzułmańskim. I w pewnym momencie Omar zmartwił się, że jego żona codziennie chodzi do meczetu. No bo rzeczywiście ten problem, że ona po pierwsze to musi przejść przez po publicznej drodze, a poza tym w tym meczecie też nie jest tak do końca różowo, no bo tam są mężczyźni, co prawda oczywiście rozdziela się część dla kobiet i dla mężczyzn, no ale sytuacja rzeczywiście może prowadzić do różnych różnych nadużyć, tak, niechcianych konsekwencji. Bo raz, że może ją ktoś tam zaczepić, a dwa, kogoś może
rozproszyć ta kobieta. No ale i ta żona, jak to, jak przystało na porządną żonę w oczach specjalistów od tradycji, pytała Umara, czy może chodzić do meczetu, a on nie był w stanie jej właśnie tego zabronić wprost, no bo do meczetu może, ale wziął się na sposób. I w pewnym momencie ona poszła na modlitwę wieczorną, a Umar założył kaptur, jakoś ukrył swoją tożsamość, pobiegł przed nią i się tam zaczaił przy tym meczecie, po czym ją według tego hadisu klepnął, kiedy przechodziła. Jakie ciekawe! W miejsce, gdzie plecy tracą swoją przyzwoitą nazwę, i wrócił do domu. Żona roztrzęsiona wraca po tej modlitwie i on pyta, jak było. A ona mówi, że już nie będzie chodzić do meczetu, bo ludzie są tylko ludźmi. I od tej pory modliła się w domu. Ciekawe. To jest w ogóle w jednym tylko źródle ta tradycja istnieje. Jest bardzo rzeczywiście dziwna, bo tutaj to jest przecież ewidentnie, jakby sama tradycja nie ukrywa, że jest to fortel ze strony Umara, żeby zatrzymać żonę w domu. A nie ma na to jak gdyby źródeł czy przepisów, które by... Tak, i nie ma rzeczywistego zagrożenia, bo to nie jest to, że ją jakiś łobuz lokalny rzeczywiście klepnął. To własny mąż. Tak, i to byłoby egzemplum na to, że rzeczywiście nie należy chodzić, bo się czają łobuzy, tylko to był własny mąż. A dlaczego kobiety rozpraszają mężczyzn, a mężczyźni nie rozpraszają kobiet? Rzeczywiście, jest tak. Jest tak w hadisach, że ta relacja jest, można powiedzieć, tylko w jedną stronę. Przypuszczam, że jakby... Tak. Mataczenia widzą państwo już 7 wieków temu, w czasach Arabów było. Mataczenia, oszustwa, że on mi pozwalał, on mi pozwalał. Niestety, skończyło się, pan mu nie oddał raz, dwa, trzy, pan mu ukradł, pan mu zabrał. Proszę nie kłamać, proszę nie kłamać. Za to będzie kara, za to jest kara. I to nie tylko w tradycjach, ale też w literaturze muzułmańskiej. Tylko u nas najciekawsze. Radio Koncita. Państwo zobaczą, zresztą Koncita zawsze pierwsze miejsce zdobywa. Jak się rzucimy na kabaret Szpilka zawsze pierwsze miejsce zdobywa. A no właśnie, dlatego. Reżyserka najlepsza, treść, temat najciekawsze, ekspresywnie, to co trzeba, tu i teraz, i nic nie trzeba landrynkowo, co by mogło być podobne grobom powielanym, bo po co nam to wszystko? Żydom, widzicie państwo, pchają się, mówiła stara babcia jakaś, że oj, Żydzi to w sądach mataczą, sztukę zabrali, galerię. Ja mówię, no, linia mysia wchodzi, co mogę po babie powtórzyć, po jakiejś tam staruszce, no, czasem się spotka staruszka, chociaż mówię generalnie, że nie ma dziadka i babci, a oni będą wiercić tutaj Amerykę robić, tu nie Ameryka, będą Nowy Jork robić, tu nie Nowy Jork, tu nie Anglo-Ameryka, Biały. To jest Warszawa. Tu ludzie tak krzyczą. Ja nie lubię osobiście tych kołchozów, dlatego już od kilku lat tłumaczę temat metra, na czym to ma polegać, o co tu chodzi, że aby objechać te kołchozy dołem, bokiem, górą, żeby nie gadać z nimi, żeby nie być z nimi, żeby nie wdawać się w dyskusję. Dyskusji końca nie ma. Książkom końca nie ma. Dlatego Salomon powiedział, że czytaniu ksiąg nie ma końca. A my mamy Biblię jedną. I jak diabeł was zrobił w konia? Diabeł was zrobił w konia, że wy Biblii nie czytacie, do śmietnika wyrzucacie złoto, to co naprawdę jest wartościowe, a bzdury czytacie. No i dlatego mówią, że Polak to zawsze po szkodzie, to nawet jest głupi. No tak mówią. No ja tego nie wymyśliłam. No Niemcy mówią jeszcze gorzej. Ale ja tego też nie wymyśliłam. I teraz jak ludzie podtrzymują to swoje stanowisko nie czytania Pisma Świętego, a lekceważenia świętych ksiąg. Trzeba poznać, dlaczego tego nie lubisz. To nie jest Kościół Biblia. To nie jest średniowiecze. Biblia jest bardzo ciężką, trudną księgą do zrozumienia dla kogoś, kto nigdy jej nie czytał, ale potem stwierdzisz, że ona jest wspaniała, że ona jest ci potrzebna i że bez czytania Pisma Świętego
nie możesz żyć, bez Biblii się nie możesz obyć. Tak potem twierdzisz. Do tego dojdź, do tego dojdź. Też, tylko że tam jest trochę inaczej, inne to pojęcie kanoniczności.